Siemano, witam bardzo serdecznie. Jeszcze przed odcinkiem chciałbym was bardzo, ale to bardzo serdecznie zaprosić na kanał Flow Riders. Na kanał, na którym robię muzykę, robię, rapuję sobie, śpiewam i tak dalej. Możecie wbić tam, ponieważ wrzuciłem tam dzisiaj nutę. 3:00 się nazywa, więc koniecznie wbijcie, posłuchajcie, jest oczywiście z neonem, więc warto posłuchać. Idzie mega fajnie, za co wam dziękuję i będę mega, mega wdzięczny, jeśli wbijecie tam. Posłuchacie, napiszecie komentarz, zalajkujecie, będzie mi naprawdę, no, ogromnie miło. No i oczywiście przypinam tam serduszka ja pod komentarzami, więc koniecznie wbijcie tam i udostępniajcie. I oznaczajcie mnie na Instagramie, będę udostępniał to u siebie na story i takie tam, wiecie, oglądajcie po prostu, słuchajcie. To wszystko po prostu, tyle. Zapraszam do oglądania odcinka. Elo. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest dzisiaj ze mną Neon. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, udało mi się w końcu uciec. Tak, dokładnie, udało mu się uciec, tak jak w ostatnim odcinku mu pomogliśmy, dając mu tam... No nie, no tu jest tabliczka z JD, którą jeszcze sami daliśmy. Dobra. Dobra, plan na dzisiejszy odcinek to jest zrobić podziemne przejście pod... toaletą! Tak, ale mamy tutaj toaleta. O kurczę. Musicie nam w tym pomóc, pewnie. Tak, sposób. Musicie nam w tym pomóc, ponieważ. Jak mają nam w tym pomóc? No, muszą zostawić łapkę w górę. A no tak, bo im więcej łapek w górę, tym lepsze przejście pod toaletą, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę. Każda łapka w górę to jeden wybudowany klocek na tym. Tak, 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 patrzcie, bo tutaj już sobie to sprawdzaliśmy, jak to tutaj można by było zrobić. I tu jest taki, tak był toalet, siądźcie na nim. O nie, sam też siadłem. Dobra, tak to się zamyka i te nogi wystają. Ogólnie musimy powiększyć to WC, żeby po prostu było większe, żeby można było tam, wiecie, wstać, a nie tak, że Bartek teraz wstanie i wyskoczy z niego. O, właśnie. To jest słabe, więc trzeba zrobić większe to WC. No i chyba bym go zrobił w innym miejscu, bo tutaj jak właśnie rozwaliłem te bloki w dół, to wyleciałem u siebie na chacie, więc, no. Więc tutaj nie za bardzo jest jak, więc po prostu myślę, że przeniesiemy to w inne miejsce. Na samym początku, tak jak Bartek powiedział, łapka w górę to jest mega ważne, dobijmy może 2000 łapek w górę, macie na to 5 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Komu się udało, pochwalcie się w komentarzu. I bardzo ważna sprawa, w tą sobotę, czyli jutro w sobotę, o której godzinie? Nie wiem, a 18, nie, czekaj, o tym mówisz, dobra, no. Teraz dopiero sobie przypomniałem. No to może o godzinie... 19. Dobrze. Jutro o godzinie 19 równej będzie special. Taki specjalny special, jak to w sumie nazwa, sama nazwa wskazuje. Na kanale u mnie i na kanale Neona, więc koniecznie wbicie do Neona. Zostawcie sobie powiadomienia na tą godzinę, ponieważ o tej godzinie równocześnie na mój i na jego kanał wleci coś wyjątkowego. Dokładnie tak. Możemy mówić już co, czy jeszcze nie mówimy? Możemy, możesz powiedzieć. Tak? No to tak. Już mówię. Piosenka w Minecraft, słuchajcie, mamy dwie piosenki dokładnie w Minecraft. Tak. Dwie piosenki, jutro... nie jedna, dwie, nie zero, jest... nie trzy, ale dwie piosenki. Ponieważ są, jest i na kanał Neona, i na kanał mój, nagraliśmy piosenki, ja wystąpiłem u niego, on wystąpił u mnie, więc koniecznie musicie to zobaczyć. Jutro godzina 19, zapamiętajcie, więc jutro odcinka nie będzie. Będą po prostu te piosenki tylko, no ale myślę, że to i tak jest takie wynagrodzenie, jest chyba, że no mega za takie piosenki, to słuchajcie, my powinniśmy mieć tydzień wolnego. Dobra, stary, na samym początku powinniśmy uzbierać sobie drewno jakieś, ponieważ toilet to mi się kojarzy z takim drewnianym właśnie pomieszczeniem, tak jak tu mieliśmy. Ja nie mam w ogóle drewna, masz jakieś drewno? Poczekaj, ja to rozwalę całe właśnie... i zrobimy to w jakimś takim fajnym miejscu. Wyrzucę się na razie tyle, ile mam, ale... Dobra. Kurczę, nie mam. To dzięki za pomoc. Ale już... O, nie, ale mam! Masz? To bardzo dobrze, dużo. Dobrze. A w którym miejscu... Ja bym, stary, zrobił, wiesz... Kurczę, gdzie by zrobić taki kibel? Ja bym go zrobił w takim zbierałem. Miejscu, żeby wszyscy go widzieli, ale żeby on był taki, wiesz, że nikt nie będzie wiedział, o co, dlaczego on tam jest tak naprawdę, wiesz, no, o co to chodzi. Prawda. Tak, żeby do niego nie wchodzili za bardzo. Tak, tak, tak. No tu był fajny, ale tu pod tym mam tam wybudowane, więc ja się... Albo zróbmy przed tym, przed nim postawmy taką skrzynkę z tabliczką, że wstęp, że toaleta płatna i trzeba jedną sztabkę złota zapłacić za wstęp. Wtedy nikt nie wejdzie. Dobrze, dobrze, tak, wtedy. Tak, tak. Chyba, że ktoś będzie chciał wejść dla kontentu, to sobie wejdzie, nie? No ale kto będzie chciał płacić sztabkę złota? Dobra, za to? No dobra, weź. masz rację. Dobra, to proponuję, żebyśmy to zrobili tu w tym miejscu, stary. Tu. Dobra. Tu jest dobre? Dobra. Tak, zrobimy no, takie dojście nawet do tego kibla. Więc dobra. Czekaj, daj mi jakieś drewno, jakie masz, bo ty mówiłeś, że coś masz. Ja mam mniej więcej pomysł, dobra. Jak ten ja kibel mógłby wyglądać. Wyrzuciłem. O, super, super. Nie, no to wystarczy już, to więcej nie będzie trzeba. Zrobiłbym coś takiego. I teraz taką
kabinę po prostu. O, no, no, to będzie fajnie wyglądało. Czekaj, to będzie dużo fajniejsze. Nie tak, tu. Ale myślę, że pomysł z płatnym killem będzie fajny. To będzie tak, tak, to będzie super, bo oni będą musieli płacić, więc my będziemy na plus w tym. Czekaj, czy dobrze ja to zrobiłem? Chyba jeszcze jedno dalej, bo to żeby było 3 na 3. Coś takiego. O. Dobra, dobra, dobra. Tutaj po środku też damy, żeby było tak. Dobra, robię drugą warstwę tego. O kurczę, ten kibel będzie super. Ja będę z niego korzystał jak nic. Dobra, ale my nie musimy płacić, my mamy... Tak, tak, my mamy za darmo. W środku, jakbyś rozwalił tą ziemię i tutaj dał zamiast tego jakieś deski czy coś, to by było super. Tylko nie mam łopatki. No ja też właśnie, dlatego ci to zleciłem. Dobra, mamy tutaj taki kibel. Ale jestem zajarany robieniem kibla w Minecraft, naprawdę. Nie spodziewałem się, że kiedyś będę na takim etapie swojego życia, że będę robił kibla w Minecraft. Najważniejsza rzecz. Gdzieś trzeba się załatwiać. Tak, tak, to prawda. Dobra, o, dobra. Idealnie stary dałeś mi tego drewna, idealnie. Naprawdę, coś pięknego. Dobra, to i tu do środka wyliczone. Daję sobie. A masz więcej tego drewna? Bo trzeba go przerobić na deski. Dobra, wyrzucam ci. Ale będziesz mi musiał pomóc zbierać za niego. Dobrze, tak, pozbieramy. Dobra, robimy coś takiego. Gdzie masz crafting? Wiesz, gdzie ty masz? Ty masz jakiś taki, nie? Czekaj, to dobra, tutaj jest. Bo zrobię pół płytki, żeby zrobić dach jakiś taki fajniejszy. I drzwi. Możesz przygotować już skrzynkę do tego, że jest płatna toaleta. I zaraz zrobimy też drogę, która doprowadzi do tej toalety. Dobra, coś takiego. I teraz tu. Dobra. Dobra, mi się wydaje, że pomysł na tą toaletę... O nie, muszę jeszcze pójść dorobić więcej tego. Ej, wiesz co można zrobić? Pod tą toaletą, żeby nikt nie zabierał jakby... znaczy pod skrzynką, żeby nikt nie było czegoś takiego, że ktoś może nas okraść. To zrobić pod tym te lejki, które doprowadzą to do jakiejś skrzynki gdzie indziej. Taką, że jak ktoś wrzuci pieniądze, to już ich nie będzie mógł odzyskać, wiesz o co chodzi? A, no, 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 tak. Kurczę, no ja za mało robię tych półpłytek, co ja robię? Jestem jakiś, nie wiem, porywczy. Dobra, zrobimy takich na zapas, zrobię. Nie no, kibel wygląda przednie, trzeba tu jeszcze taką babcię klozetową postawić. Ej, dobra, daję dobra. Kibel. Ej, powiem, dobra, mam pomysł, zrobimy... Nie wiem, czy tak się da. Czekajcie, jak tu siądę. A nie, to będę z głową w chmurach. Bo ja, jak byłem w przedszkolu, to tam... To w przedszkolu takie kible były właśnie. Wydostałem się na dach dzięki temu. No tak, tak, wiem. Dobra, robimy coś takiego. No nie no, kibel po prostu bym dał... Ej, chyba, że robimy coś takiego... Czekaj, w którym miejscu... Ja bym dał kibel tu? Czekaj. Albo normalnie tutaj i na ścianę się da papier toaletowy. Dobra, no, no masz rację, dobra, damy tak. I na ścianę i papier dasz? Masz papier? Nie. To gdzie on jest? Nie wiem. Bo tam wtedy się wszyscy kręciliśmy, więc może ktoś z nich zabrał. A, może tak, może tak. Dobra, o, trzeba tu dać tabliczkę, zapomniałem o niej, dobra. Dam napis toaleta płatna. Toaleta. Tylko zrobię to tak ładniej, ten napis. Ja się szczerze, to papier toaletowy jest ciężko zrobić. Płatna, co zrobić? Papier toaletowy jest ciężko zrobić dosyć. No, wiem. Właśnie nie wiem, gdzie on znikł. No dobra, no ale papier toaletowy tu później zrobimy, tylko trzeba teraz stare to tajne przejście zrobić pod tym. Więc w którym miejscu to robimy? Robimy to całkowicie pod kiblem? Że trzeba kibel jakby rozwalić, żeby wejść tam? Ja bym zrobił prościej chyba. To zróbmy tutaj. Zrób tą. Czekaj, ja ją zrobię. Tylko nie wiem, czy potrafię. Czekaj, to się robiło. A tak. A, ale to jest ta wersja, na której nie ma tak wiele wyborów. Dobra, ja porozwalam potworki, bo gdzieś tu strzelają do nas. Ajajaj. Nie wiem, czy. Wiesz co, stary, musimy to jednak zrobić tak, jak powiedziałem wcześniej. Że ten kibel musi być bliżej. Bo. Musimy to jakoś o nie, tak blisko, aż tak nie. Zrobić tak. I teraz tu za tym. Zrobić takie coś. Okej. I teraz tu zrobimy tak. Kurczę, nie mam za bardzo na to pomysłu tak teraz. Ale wiesz o co chodzi? Że jakbyśmy to zrobili w innej kolejności, to by mogli zauważyć tą przekładnię za tym. A tak to możemy zrobić coś takiego. Czekaj, tak. I nie będą widzieli, że tam to jest. Nie? Ale będziemy musieli to za każdym razem niszczyć, jak będziemy chcieli ten? No tak, no ale to przychodzisz, rozwalasz to i idziesz sobie na dół, nie? No w sumie. No lepsze takie coś niż mieć tak otwarte, bo tu to widać bardzo, nie? Widać nawet co jest pod spodem i by widzieli, że tam coś jest niedobrego. I to by było słabe, a tak to mamy tajne przejście pod kiblem. Ale to prawda, teraz... Ja bym tam jeszcze zrobił kolejkę od razu, że kolejką...
Tak, tak, o, można, no. Tylko teraz w którym miejscu papier toaletowy damy? Wiesz co, można by było zrobić... Mam pomysł, zrobimy tak. O, coś takiego. I teraz... Tak, o, dobra, stary, mam. Jak tu przyjdziesz i to zobaczysz, to... To... Patrz. Jak to wymyśliłem. Jest coś takiego. I normalny kibel wygląda tak, że nie spodziewałby się, że coś jest za tym, nie? Normalnie siadasz, schodzisz, korzystasz i tak dalej. A my sobie wchodzimy tutaj tym. Rozwalamy to, za sobą murujemy i schodzimy se na dół. No i jest wszystko okej. I nie widać nawet tego. I nikt tego nie będzie rozwalał. I nikt nie będzie się zastanawiał, co tam może być. Jest super, coś takiego. Dobra, mamy to. Tylko teraz trzeba zrobić to przejście pod tym tak naprawdę. No ja bym zrobił to przejście gdzieś do naszych domków. Tylko, ej, no nie mam... Nie mam papieru, to... Znaczy, nie papieru, łopaty, co ja gadam. Zajdę szybko po łopatę, żeby to było szybciej. Bo... Chociaż wydaje mi się, że jakbym teraz kopał tą ręką, to dokopał będzie. Wiesz, jaki mam jeszcze pomysł? Fajnie by było zrobić takie już można widoczne kolejki, że z dachu mojego domku, bo na niego się da wejść, na przykład do twojego, żeby wjeżdżała. No można. Że górą sobie możemy tak... Albo, i wiem, z dachu mojego domku, żeby przejeżdżało obok twojego domu. W twoim domku jest kolejny przystanek, z którego jedziesz do tej twojej bazy, co jest pod tym. Ja bym ogólnie zrobił takie kolejki właśnie po całym tym Palionowie. Nie, to jest ten, co buguje bloki. O nie, gdzie? Tu, no chcę go zniszczyć, ale nie mogę. Nie! Co to jest ten? Bydlak! Joki! No i patrz, no. Ale to nie jest ten, co buguje bloki. Buguje bloki ten. Kurczę, ja nie jestem w stanie go zabić w ogóle. Więc no ja nie zadaję obrażeń nawet. Kurczę, on jest najstraszniejszą postacią chyba tu w tej grze. Ale on też, widzisz, on też... On zabiera dookoła! No, on zabiera! Z domków naszych! Patrz, tobie zabrał! No bo on się buduje teraz, tak. No to fajnie. Nawet nie mam jak mu obrażeń zadać, stary. Ała, no, jak ciężko! Fajna postać. Jaki on jest już duży jest! Co jest grane? No, by teraz go można bić. No, ale patrz, on też buguje. No bez sensu to jest. Ała. Kurde, no ciężkie są te postacie. Ała, zaraz ginę, ała. Ale mi zbroję niszczy. Ja nie mam w ogóle żadnego... Ajajaj. No i dlaczego go nie mogę teraz zabić? Nie wiem, nie rozumiem tego. Dobra, zabiję go. Ała, nie! Stary, mam tak mało HP, mam jedno serduszko. Nie! Szkielet do mnie strzela! Dobra, idę go zabić. Ale było blisko, stary. Zabrałem dębowe liście. Nie rozumiem, nie wiem dlaczego. Tak mi wypadły, jak ci w ogóle bloku nie mają wczytanego. Nie wiem, nie rozumiem. Dobra, trzeba zrobić to przejście. Zrobiłem łopatę. Kurczę, ale syf nam narobił tutaj ten mob. Jakie, nie wiem, masakra. Nie lubię tych mobów niektórych. Ja też nie. Strasznie ciężkie są. Dobra, wkopiemy mi się tak, tu. Tak mi poniszczył zbroję, że to jest masakra. A teraz nawet nie mam jakiej naprawić. Powiedz mi, musisz mnie pokierować, stary. Powiedz mi, ty widzisz mój nick z góry? Jestem, teraz kopię się tak przed siebie. Powiedz tak, mi, w którym momencie. Tak, żebym do domku się do mojego dokopał na przykład. No. Jestem ja blisko gdzieś? To nie, jeszcze nie. W połowie. O nie! No jeszcze o mi nie, ten słyszałem! Na drodze, Słyszałem! No nie, no creepera. To jest shard jakiś! Nie mam pochodni żadnych, więc tu jest ciemno na chwilę, przepraszam bardzo. Powiedz mi, ja idę wprost na swój domek, czy skręcić muszę? Idziesz w miarę prosto, troszeczkę w lewo bardziej. Czyli... Ale powiedz mi, ja chciałbym tak wpaść idealnie w swój domek. Czyli gdzie jestem? No teraz jesteś pod domkiem, już jesteś pod domkiem idealnie. Pod domkiem jestem? No. No dobra, to czekaj, to muszę do góry w takim razie się wkopać. A teraz się wykopiesz idealnie przy drzwiach do twojego domu przy wejściu. Aha, czekaj, bo ja już się pogubiłem, bo ja chciałem... Daleko. Ja chciałem dostać się do... Czekaj, to, bo ja chciałem się jakby wkopać w ścianę domku swojego tam... O, dobra, znalazłem, dokopałem się do chaty chyba. Dobra, mam. Dobra, patrz. Zrobiliśmy takie prowizoryczne to przejście, póki co nie jest jakieś mega dobre. Ale jak wejdziesz sobie w kiblu, wchodzisz tam? Nie, już idę. To się później, czekaj, to się oczywiście poprawi wszystko. Naprawiam ci domek, bo... Nie, no dobra, to później naprawimy, stary. To już... No, już zrobiłem trochę. Ten. Czekaj, wezmę jakąś jedną pochodnię, żeby tam coś zdać, żeby było tam coś widać. Pa, jak zejdziesz sobie tam pod... O, widzisz tu? To tu idziemy?
No i tu póki co wychodzi się w ten sposób do mojej chaty. I tu już jesteśmy w tym magazynie, ale to się wszystko jeszcze kozak. Poprawi. Tak, żeby to wyglądało po prostu spoko. No i tyle tak naprawdę. Dobra, słuchajcie. W tym odcinku zrobiliśmy tajne przejście pod kiblem. Dodatkowo mieliśmy wojnę z ogromnym bydlakiem, który zbierał nam bloki dookoła, aż zobaczę szkody. Wow, on zbierał nawet bloki mi z tego. Z poddomku, tam ze środka. I tu jakieś, tu zbagowane bloki. No nie, no masakra totalna. Ale dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia już jutro. Pamiętajcie, o godzinie 19:00 jest piosenka u mnie i na kanale Neona, więc koniecznie wbijajcie na nasze kanały. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.